Minął miesiąc od pierwszego w kraju zgodnego połączenia samorządów. Zielona Góra i teren dawnej gminy tworzą nowe, duże miasto. Państwo możecie być takim pionierem. Jak ten pionierski projekt ocenia Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji? Swoimi spostrzeżeniami podzielił się podsekretarz stanu w tym resorcie Marek Wójcik. Bardzo pozytywnie odbieram tą praktykę. To dobra praktyka, którą wszędzie chwalę w Polsce. Zachęcam inne samorządy do tego, żeby skorzystały z tych doświadczeń, które Państwo macie już za sobą. Wójcik zaznaczył, że fuzja samorządów to kierunek szczególnie promowany przez ministerstwo. Zielona Góra przetarła szlaki, dlatego kolejne samorządy, które oczywiście wyrażą chęć połączenia, będą miały łatwiej. My będziemy wspierali podobne inicjatywy, także zmieniając prawo w tym kierunku, aby premia z tego tytułu połączenia była jak największa. Wszyscy pamiętamy zawirowania związane z niektórymi przepisami. Ich interpretacja w przypadku miasta i gminy była różna. Po połączeniu prawo również niejednoznacznie określało wiele sytuacji. Dzięki zaangażowaniu władz miasta i poszczególnych resortów przepisy udało się ujednolicić. Kwestia współpracy. Minister Wójcik podczas pobytu na ziemi lubuskiej zwrócił również uwagę na projekt szerokopasmowe lubuskie. Jak zaznaczył, Urząd Marszałkowski jako pierwszy w Polsce wyeliminował większość tak zwanych białych plam. Jednak sam szkielet sieci nie wystarczy. Potrzebne są narzędzia, które umożliwią mieszkańcom dostęp do internetu. Szansą ma być nowy program Polska Cyfrowa. My zrobiliśmy swoje. Teraz ministerstwo przejęło na siebie rolę współfinansowania projektów w zakresie budowy ostatniej mili, ale również innych projektów polegających na inteligentnym wsparciu z wykorzystaniem narzędzi informatycznych. Program Polska Cyfrowa to blisko 3 miliardy złotych na inwestycje związane z upowszechnianiem dostępu do internetu.